Hej, to Dalmar, witam w XCOMie. W tajnych operacjach mam dostęp do dwóch opcji, czyli próby ataku na sztab Exalt oraz tajną operację. Jeżeli dokonam próby ataku, to wtedy mam informację o tym, że to państwo wycofa się z projektu XCOM. W związku z tym jedziemy z tajną operacją. Gdzie jest Don Huang? Tylko wyposażenie. Pistolet laserowy najpierw trzeba ci do ręki dać. No to przecież nie może tak być, że pojedziesz ze zwykłą spluwą na tą misję. To tajna operacja. Proszę bardzo. Coś jeszcze możesz dostać. No to tobie byśmy może dali pociski rozrywające. Działają tylko na broń konwencjonalną. Podwajają karę za odległość. Nie chcemy w takim razie. Granat? Wteczka. Myśli operatora na misji. Wciąż nie wiem, o co chodzi obcym. Nie wiadomo, czego chcą. No, coraz mało istotne, czego oni chcą. Na pewno nie chcą z nami rozmawiać. Dobra, no to lecimy. Zmniejszenie czasu akomodacji oka żołnierzy pozwoli im na szybszą kompensację po nieudanych strzałach. Lepsze oczy. Kanada, tajna operacja 4 dni. Dowódco, właśnie dostaliśmy priorytetowy komunikat od Rady. Jeden z naszych naukowców pracujących w odległym obserwatorium śledzącym aktywność UFO na rosyjskim terytorium został zaatakowany. Obcy nie mogą zagrażać ludziom zdobywającym informacje dla projektu XCOM. Wasz oddział musi uratować tego człowieka. Czekamy na postępy waszych prac. Skoro jest Terminator, to ty już nie jedziesz. Zanim udostępnicie przedmioty, to tak. Mamy dwóch snajperów. Mamy żołnierza wsparcia, szturmowca, żołnierza meku, czyli brakuje nam tylko grenadiera. Do kompletu poproszę udostępniać przedmioty. Wyposażenie. Jakiś biedak tu się trafił. Trzymaj coś sensownego. Już wyglądasz od razu lepiej. Snajperka laserowa, scope, dobrze. Ty też masz snajperkę laserową i scope'a. Żołnierze. Pistolet. No, to tak nie będziesz używać. Strzelba. Wszystko jest tak jak trzeba. Proszę, działko kinetyczne, gdzie mi tutaj z tym wyjeżdżasz swoim złomem? No i rozpocznij misję. Lądownik dotarł na miejsce. Tym razem udajemy się do Rosji. Rada uważa, że badania doktora Marazuki mają olbrzymie znaczenie. Mamy bezpiecznie odeskortować go do punktu ewakuacji. Wielkie Niebo odbierze go po drugiej stronie kompleksu. Mamy nowy cel. To jest chyba jakaś nowa misja. Pewno jej nie było w podstawce. No dobra, zapiszemy sobie. W takim razie stan gry. Biegom! I pociśniemy do drzwi najpierw. Tak jest, wykonuję. Czy wy byście mogli... Tędy na przykład.
Zrozumiano, ruszam. Begebe mich an neue Position. Strasznie słabowity ten doktorek. Jeszcze tryb warty może być. W badaniach skupiłem się na analizie torów lotu. Z nadziei, że uda się ustalić, skąd dokładnie przylecieli obcy. Coś nowego. Nowy dubbing w ogóle. Niesłyszana przeze mnie wcześniej, niesłyszany przez... Uderzeniowy jeden. Zbliża się do was cała chmara ufoków. Uważajcie. Tak już? Po prostu? Bez ostrzeżenia? Ktoś go widzi. Zastrzel go. Cała trójka. Ten dobrze wszedł. Uwaga, na skrzydła gnoje idą do ataku! A nie właśnie na tor! Ten wszedł miodnie. Co ona zrobiła? Przeładowała? No nie może się ruszać po oddaniu strzału. Tego na 56, tamtego na 95. To jedziesz z tamtym. Podwójny strzał. A z pistoletu? Ile dasz radę zadać? 3 punkty, 100%. Tego nie zabijasz. Musimy spróbować innej opcji. Zaimponujesz mi? Nie. Czas na ciebie. Może stań, żeby tak było po dużemu. Bez żadnego zatruwania. Jest dezintegrowany. A ty? No to byłoby fantastycznie, gdyby doszło, tylko że się przytrujesz. Z tego, co dotąd zaobserwowałem, jasne jest, że kosmici wynaleźli napęd pozwalający podróżować szybciej niż światło. Ten tu ma ludzi. 37%. Sierżant, co wy na to? Co to zrobić? Jakiejś jasnej opcji nie ma. Chociaż nie jest, chyba tutaj jak się przeniesiesz, będzie całkiem dobrze. O, fuck. No. Odstrzel go. To było pozytywne. Gorzej z tamtą sytuacją. Czy z tych ludzi, którzy tu się jeszcze mogą ruszyć, coś, jakiś ratunek? To ty, człowieku. Leć, zrób dobre wrażenie. Zasłoń swoim ciałem koleżankę. Nie, bo nie o to mi chodziło. Co, przejdź się tutaj. I kucnij. Za tą szafką nie macie. Nie jest dobrze. Podejdź tutaj. Nie macie. Będzie strzelała. Spudłował. Do tego dużego mieliście strzelać. Spudło. Jak ona nie spanikuje, to będzie twarda. Znaczy, jeżeli przeżyje w ogóle. Ale liczyłem na to, że będzie można ją ustabilizować, nie ukrywam.
man feuert auf meine Position. Jeszcze jeden. Minimaler Schaden registriert. Ja, tam draśnięcie było. No i dobra. Pytanie numer jeden. Ilu zdejmiesz tym granatem? Maksymalnie dwóch. To ściągnij tą dwójkę. Wciąż się zastanawiam, jak wielki dystans musiały pokonać te stwory, by dokonać inwazji. Do tego potrzeba niewyobrażalnej ilości zasobów. Już mogę. Dobrze. Ty, snajperze, może się przesuń tak, żebyś mogła kogoś trafić w następnej turze. Nikogo nie widzi nasza dziewczyna, a tam jest aż trzech. Ona ma apteczkę. Głupio byłoby, jakby zginęła. Kogoś zobaczyła. Grenadierze. Choć może... Ruszam do wskazanych współrzędnych. Ciebie nie ma. Uderzeniowy jeden. Zbliżają się do was siły wroga. Przygotujcie się. Podbiega bliżej. Nie, 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 nie. Przeżyła. I trzeci. Skudło, dobrze. Jest chudy na dachu. Kogo widzisz? Tego i tego. Tego ściągasz. Нужны патроны. Dobra, teraz tak. Terminator, liczę na ciebie. Nie zawiedź mnie. Ta dwójka jest twoja. Zwykła rakieta. Ja chcę mieć pewność, że... Poszła rakieta! Dobra, zdjęty. Domek przy okazji zepsuliśmy. I teraz tak, ty. Cel znajduje się w stanie, w którym trzeba go ustabilizować. A niby jak? Jak ty nie masz takiej możliwości? Masz. Niente di rotto, stai bene. Ustabilizowane. Chodź tutaj może. Warta. Zachowajcie czujność, uderzeniowy jeden. Zbliżają się do was siły wroga.
warta. Skoro ty się sama leczysz, a nie masz już apteczki. Podejdź tutaj. Jednak cię trafił. Teraz mu oddaj. X-ray eliminated. Dobra. Na chłopaki w tym momencie do przodu. Wykonuję polecenie. Warta. Ty podejdź tutaj. Nasz kochany snajper podejdzie kawałek dalej. I przeładuje. Gotowa. Ty to samo zrobisz, tylko może w tym miejscu. W ogóle jest taka sprytna, że możesz kampić. Affermativo. Dobra, trwa. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zapisać stan gry. Było krytycznie, ale jakoś się udało wybrnąć z sytuacji. A coś mnie się wydaje się, że to jeszcze nie koniec. Więc tak, ty idziesz i rozejrzysz się. Nikogo. Więc ty, snajperze, może nawet na platformę. I kogoś zobaczyła. I to nie jest dobrze. Tam są. Będziemy kampić tutaj. Ty może tu. Tylko tu podbiegnij. Kucnij. Уже иду. Dawaj ten swój pistolecik. Warta. Facet z ciężką bronią. Tak jest. Może nawet, wiesz co, ty się przesuń tu. Odzyskuję 2 punkty zdrowia. I chłopaki się nie ruszyli. To jest moja życiowa szansa. Zapiszmy sobie stan gry. Bo dzięki temu, że ona stoi wyżej, to ona ich widzi. Mogłoby ich nawet zdjąć. Natomiast, żeby nie było ryzyka, że po pierwszym strzale ktoś was zauważy. Z przyjemnością. Ciekawe. 3. Fantastycznie. Sierżancie. Przesuń się w takim razie na kolejną platformę. Może niekoniecznie o to mi chodziło. Dawaj, chłopie. Ty kampisz, już nikt tu nie przyjdzie. Mamy meldunki o wysokiej aktywności ufoków w tym rejonie. Zbliżają się do was siły wroga.
Będzie strzał reakcji? Oczywiście. No i chodź tu, chłopie. Dziękuję wam za pomoc. Mam tylko nadzieję, że moje dane okażą się przydatne dla sprawy. Perfekcyjne wykonanie, uderzeniowy jeden. Wracajcie migiem. Nie wiem, czy takie perfekcyjne, ale niech im będzie. Chociaż są wąsze. Ospa. Dostała Hermiona na ten. Dobra, trzy apteczki w trakcie bitwy. To jest na pewno coś, co może się przydać. Chociaż zastanawiając się nad tym samoregenerującym implantem. Pułkownik. Jedna rakieta. Więcej. Terminator awansuje. Każde trafienie powoduje więcej uszkodzeń niż 33% maksymalnego zdrowia mecha zostaje zredukowane do tej liczby. Reaktywne czujniki celownicze. Darmowy strzał pod warunkiem, że wystarczający zapas amunicji albo mniej obrażeń. Darmowy strzał. Zmniejszenie paniki dwóch naukowców. Kasa. Jak tam z satelitami w ogóle? Za 16 dni 3 sztuki. Tutaj jeszcze kopią chłopaki. No i... Już? Dowódco, odbieramy liczne prośby o pomoc. Bieżące porwania zostały naniesione na Hologlobus. Do Egiptu. Jest dwóch snajperów z pistoletami laserowymi, jest żołnierz wsparcia, ale z nie taką, nie z takim wyposażeniem, jakbyśmy sobie życzyli. Masz apteczki. I dziewczynka. Prawdziwi żołnierze wsparcia się trafili tym razem. Jest gladiator, chociaż zamiast żołnierza jednego wsparcia, to ja bym może chciał szturmowca, który na tajnej operacji, reszta ranna. Może wziąć wartość żółte dzioba. Nie, nie bierzemy żółte dzioba. Będziemy mieli pancerze, będziemy zabierać żółte dziobów. Weźmy grenadiera jeszcze jednego. Na misji, na tajnej operacji. Ranny. Nie mogłeś się szybciej wyleczyć. Weźmiemy żołnierza meku. Ja mam tylko jeden kinetyczny, ten. No działko kinetyczne tylko? No dobra, to nie chcę ciebie jednak. Wracamy z powrotem do żołnierza wsparcia. Kto tam był, miał ze mną jechać? Na misji żołnierz wsparcia Natasza Romanow. Ty? Fantastycznie działa to wyposażenie, udostępnienie przedmiotu. Podoba mi się strasznie ta opcja. Tel misji w polu widzenia. Wysyłamy was do Egiptu. Będziemy. Nadal otrzymujemy informacje o ogromnej ilości.
Tu wielkie niebo. Sztab, zgłoście się. Zespół uderzeniowy dotarł do SD. Proszę o pozwolenie na desant. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy jeden może atakować. Dziękuję za pozwolenie. Oczywiście zapiszmy stan gry.